action. Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Drakensang Online. Moi drodzy, za chwilę wejdziemy do hali sojuszu Agathona, żeby mieć takie coś, trzeba wykonywać tutaj misje. Tutaj trzeba zabijać 500 w opalowym relikwiarzu Okeanosa. U tego gościa trzeba zabić 450 w kolebce mrozu Fjalnira. Tutaj natomiast trzeba zabić 400 w płomiennej ścieżce Fyrgona. Taki mały tip, nie? Okej, wchodzimy sami najpierw. Niech się wczyta porządnie. Okej, jesteśmy już na miejscu. Co trzeba tutaj zrobić? No, to nie jest to. To jest to. Wejdź do sali sojuszu Agathona. Aha. Pokonaj kusicielkę Nefertari w sali sojuszu Agathona. Okej. Co mam z tym zrobić, bo nie wiem. Wow! Ale ona jest dobra. Trzeba uważać. Wow! Ups! No to mamy problem. One są odporne. Fuck's sake. No to zaraz wracam. Jak zabiję tą Francę. Okej, jestem z powrotem. Mamy tutaj graczy do pomocy. Trzeba ją zabijać. Jak najszybciej. Okej, czy będzie ona zajebana? Tak, pięknie. No i mamy legendarną rękawicę. Nice. Zajebiście. Bierzemy tą rękawicę. No i gotowe. Teraz trzeba wykonać tutaj questa. Relikwiarz Agathona. Zajebiście. No i teraz będziemy rozmawiać z Isthakiem Białym w Jalp. Tepelt. Okej. Istak biały tutaj jest. No i mamy dużo misji teraz. Szamani. No i tyle, nie? Tylko dwie misje poboczne są tutaj. Jeden na cztery. Co to tutaj jest? Nahultan. Nahualtan. Sorry. Pierwsi szamani, utracony pokój duszy. Uratuj serce światów. Okej. To będzie bardzo krótki odcinek. Tak więc zakończę tutaj odcinek. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Do następnego odcinka. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.